Ciekawie upłynął weekend majowy w Odmuchowie. Mieszkańcy miasta i gminy mogli wziąć udział w koncercie wybitnego węgierskiego chóru kameralnego Vox Mirabilis. Koncert odbył się w niedzielę 30 kwietnia w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja i Franciszka Ksawerego. W poniedziałek, 1 maja, przy stawku na Placu Partnerstwa odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci pod nazwą Majówka z wędką. Natomiast 3 maja, w środę, na Odmuchowskim Rynku odbyły się tradycyjne obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczestników spotkania powitała Orkiestra Dęta Odmuchów, która hymnem państwowym otworzyła oficjalną część uroczystości. Z programem okolicznościowym wystąpili uczniowie gimnazjum w Odmuchowie. Następnie, przed tablicą pamiątkową, upamiętniającą rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary, delegacje władz samorządowych gminy Odmuchów, kombatantów, zakładów pracy, partii politycznych, instytucji, odmuchowskich szkół i przedszkoli, a także samorządów wiejskich, złożyły wiązanki kwiatów. Potem odbył się wspólny przemarsz do kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja i świętego Franciszka Ksawerego, gdzie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny i gminy Odmuchów. Program kulturalny przygotowany na długi majowy weekend przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Odmuchowie zakończył występ amatorskich zespołów muzycznych i tanecznych. Odbył się on w godzinach popołudniowych na Placu Partnerstwa w Odmuchowie.